Godzina 5:30. Brama jednostki wojskowej. Kilkadziesiąt postaci z torbami, plecakami i tym, co ich tu sprowadziło. Kartami powołania. Jak wygląda pierwszy dzień szkolenia 16-dniowego? Zobaczmy. Pierwszy etap to oczywiście sprawy ewidencyjne. Identyfikacja rekrutów, uzupełnienie kilku formularzy, przejście przez kolejne punkty informacyjne. Scenariusz osobowy, który musimy wypełnić. Wpisuję swoje dane do ewidencji tutaj potrzebnej. Dalej rozmowy ze specjalistami od finansów, informacji niejawnych i z psychologami. Na tym stanowisku wypełniamy ankiety finansowe, żołnierze podają nam informacje, aby potem wypłacić uposażenia za stawiennictwo i gotowość. Jeszcze wizyta u fryzjera. Jedyny model to krótki. Jeśli ktoś zabrał ze sobą kanapki, to niepotrzebnie, bo na miejscu otrzymuje pełne wyżywienie. Śniadanie jest kolejnym punktem programu. Jak się okazuje, w następnym etapie wojskowe magazyny mieszczą ogromne ilości wyposażenia. Bardzo dużo ekwipunku, buty, hełmy, plecak, śpiwór, karimatę. Niemal 50 sztuk różnych elementów wyposażenia otrzymuje żołnierz już pierwszego dnia. Część z tego może wykorzystać od razu w ramach testów sprawności fizycznej. Po co takie testy? Czy decydują o dalszych losach rekruta? Nie rezygnujemy z takich kandydatów w pierwszym dniu. Tylko i wyłącznie ten test służy temu, aby sprawdzić stan sprawności fizycznej. 16, 17, 18, 19. Skłony tułowia w leżeniu tyłem w trakcie 2 minut. Kolejnym testem są ugięcia ramion w podporze przodem, czyli potocznie zwane ćwiczenie pompkami oraz marszobieg na dystansie 3000 metrów. Resztę dnia wypełnia między innymi zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i przepisami prawa. Często na styku tych stosunków między żołnierzem i jednostką wojskową, żołnierzem a pracodawcą zdarzają się niejasności, zadrażnienia. Prawnik przydaje się, żeby je rozwiązać. Dzisiejsze wcielanie zakończy się przetransportowaniem żołnierzy do miejsca zakwaterowania, gdzie od jutra zaczną dalsze szkolenia.